кстати, в Крыле мы хотим курс маратону, и уже на честной жизни покрывайки. Ну и co? Dzisiaj będziemy grali sobie w Riding Club Champions. Myślę, że włączę muzykę, żeby coś grało w tle. I co? Mogę jakoś wstawić trochę tą muzykę ciszej. Okej. Chyba powinno być okej. Znając mój mikrofon, to będzie nawet wycięła ta muzyka momentami. Ale mi trochę przeszkadza, więc trochę jeszcze ciszę. I co? Dzisiaj będziemy grać Riding Club Champions, czyli grę iście połączoną z Facebookiem. I na pewno wiele osób z Was z nią gra, albo grało kiedyś. I postanowiłam, że dzisiaj ją nagram. Na to miejsce miała być zupełnie inna gra, ale faktycznie z nią nie wyszło, więc nagrałam to właśnie w Wigilię już. Jest 12 i w trakcie przesłania jest akurat SSO, także nie wiem, jakie to się wyrobię. Ale teraz mniej więcej mam już względ na to, której zaczęłam, bo spojrzałam na zegarek. I myślę, że tak 15 minut sobie pogramy. Żeby to nie było też zbyt długie, bo Alicja jest bardzo długa. Ma 32 minuty, pewnie już widzieliście. I no, skupimy się dzisiaj. Co tu mamy? Aha. Okej, okay. Więc zagram sobie w ranked mecze. Znaczy, zrobimy sobie ranked mecz, później pojedziemy parę wyścigów, które mam w lubianych. Możecie zobaczyć, jakie mnie interesują, chciałam powiedzieć, lub które mnie interesowały swego czasu, bo już teraz mogę w nie nie grać. Także może najpierw pojedziemy sobie naprawdę ten ranked mecz, skoro chcą, żebym pojechała. Ostatecznie może się okazać, że o Jezu, jaki spadek FPS-ów. Czekajcie chwilę. Bo jednak będę musiała. No, przecież je są najniższe ustawienia, no. No cóż. Mam nadzieję, że nie będzie takich spadków już. Jak na nikogo nie znajdzie, to trudno. Pojedziemy sobie zrobić wyścig zwykły. Dobra, czekałam już bardzo długo, żeby móc żeby mi kogoś złapało. Więc postanowiłam, że pojadę sobie po prostu jakieś zwykłe wyścigi. Aha, tu są taki krótki wyścig, w razie gdybyś nie chciał tego jeździć, to sobie ominiemy. Tego nie pamiętam. O, popatrzcie sobie, jak lamię na triple barach. Bo triple bar to jest najgorsze, co może być, jeżeli mam być szczera. O, widzicie? Ja nie umiem je skakać. Jeżeli ktoś z Was umie, to szacun. Znaczy, ja potrafię je skakać, ale nie na takiej wysokości. To jest 1,40 m bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Ja mam te 1,10 m, 1,20 m, ale nie 1,40 m. To sobie wydłużmy. Zrobimy sobie voltę. Proste na przeszkodę, tak. Dodatkowe punkty karne będą, bo why not. Zobaczcie, kiedyś nauczę sobie te triple bar. Zwłaszcza wszystkim, którzy umieją, serio. Może się wcześniej wybijam, a później jak się będę wybijać później, to się okaże, że za późno. I tak zawsze jest. Ja nigdy nie umiem dostosować sobie momentu wybicia. Chyba, że jakbyś przeskoczył na zero. Nie. Dobra. To było lamerskie, ale nie śmiejcie się ze mnie. Jak mówiłam, że ja nie umiem skakać tych barów, to mówiłam poważnie. O, ten jest fajny chyba, z tego pamiętam. Także możemy sobie pokazać ten tor. Myślałam, że wjechałam w tego drąga, nie? Pozdro. Tak, najpierw mamy tutaj takie jakby, nie wiem, zaprezentowanie się, you know. O, wyjechałam jednak z tego drąga. Jakby tylko tam postawił, był najgorszym człowiekiem na świecie.
dla ludzi stawiających takie drągi. Ja to nazywam faula, jest specjalne miejsce w piekle. Wow, 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 wow. Rozumiem, że teraz wjeżdżamy, tak? Fajnie, bo już chcę zacząć właśnie skakać. A, nie, nie pytajcie, co to było, bo chyba ja nie mam żadnego pojęcia, co to było. Nie, tutaj jedziemy ładnie za kran. Tutaj trochę damy. No i oczywiście. Nawet nie widziałam, żeby coś spadło, ale słyszałam, żeby mi doliczyło. A tu sobie taki hopsiak zrobimy, bo czemu nie? W ogóle ja się niezbyt skupiam na tym, żeby to miało ręce i nogi, te moje skoki. Po prostu skupiam się na tym, żeby to przejechać. Gdzie to roz? O tam! Żeby to przejechać, skaczę z tą stronę, prawda? No. Żeby to przejechać jakoś w miarę normalnie, po prostu skupiam się na tym, żeby mieć expa. I mieć przy tym zabawę. O, tak. Tyle, po prostu. Ops. To sobie trochę skrócimy, żeby był ładniejszy najazd. O, nie robię przeszkód. Ops. Dobra. Nie, jakoś mi tam w miarę idzie. Wow, wow, wow. Chciałam tu skokać przez chwilę, dlatego tak nagle przytrzymałam konia. Byście mieli jakieś wątpliwości, dlaczego to zrobiłam. Okej. No oczywiście, że tak. I dups, skończyliśmy. Bardzo przyjemny wyścig, taki na rozluźnienie. Niezbyt długi, niezbyt krótki. Co dalej? O, mój ulubiony wyścig. Znaczy, może nie ulubiony, bo mam inne lubiane i w ogóle. Ach, nie przytrzymam go. Ale lubię go za pewną przeszkodę. Kto gra w tę grę i grał kiedykolwiek w ten wyścig, to pewnie wie. Hops. Dobra. Zbytnio nie mam co komentować. Staram się znaleźć jakiś temat, w którym mogłabym pogadać tak w tle, wiecie. Ale to musi mnie naść wena, a przy tej grze chyba zbytnio się momentami skupiam, żeby mnie taka wena naszła. Ops, ops. Na pierwszym bo za bardzo za późno albo za wcześnie. No, to było idealne po prostu. Tak idealne jak ja. Haha, śmieszne. No nic, ops. No widziałam. Oczywiście, że tak będzie. O nie, ta przeszkoda się rozwaliła. Ja ją tak lubiłam rozwalać. To smutne. Może już przynajmniej się domyśleliście, o jaką przeszkodę chodzi, bo leży taka rozwalona. To smutne. Aż chwilkę dostałam. Ale mam nadzieję, że dam radę się dzisiaj wyrobić z wszystkimi filmikami, żeby zrobić z nich maraton. Takie typowy maraton, nie żebym na przykład jeden odcinek wstawiła tak gdzieś pod wieczór bardzo. No i tutaj raz powinno stać, tak fajnie by się to rozwaliło. Ale oczywiście, że nie. One się same rozwaliły. Smutne jak moje życie. O, ten jest fajny wyścig, bardzo go lubię. Bo jest bardzo taki właśnie roślinny i ciężko momentami wyczaić moment, w którym trzeba się wybić, ale mi się bardzo strasznie on podoba. Ma coś w sobie takiego, że ma coś w sobie takiego, że go lubię. I tutaj skoczyłam za bardzo na łuk. Tutaj też. Ale naprawdę bardzo przyjemna jest ta gra, jeżeli ktoś nie gra, to naprawdę polecam. Fajnie jest tak sobie poskakać tym koniem. Aha. I no mówię, naprawdę fajna jest ta gierka. Polecam każdemu. Myślałam, że tam się zaklinuje tylko ostatnio, jak robiłam ten wyścig. To waliłam się w te roślinki.
I chyba 5 minut, żebym się męczyła, żeby wyjść. Nie, dobra, może bez przesady, ale myślałam, że nie przeskoczę tego niedługości. Te przeszkody są zdradliwe, zawsze te kamienie. Czasami cię wybiją idealnie, czasami nie. No. Mówiłam. Tych przeszkód też nie lubię, nigdy nie umiem wycelować w środek, żadnej przeszkodzie, dosłownie. Wyceluję w środek, to jest kurde święto narodowe. Dosłownie mówię. Żeby nie było. Na to nie dam rady. Nie chciałam tak zaszpanować. Dobra. Zbliżamy się już do końca. O kurde. O, na tym się zacięłam, właśnie pamiętam, to dosłownie to było na tym. Ja, drzewko. Cześć, drzewko. Tam u ciebie drzewko. U mnie też fajnie. Dobra, nie wejdzie. Ja nie pamiętam tego. Chciałabym sobie. Aha, dobra. O, poziomy sobie 64 przeszkody. A tak naprawdę, co jest ich tu mniej, ponieważ większość przeszkód stoi w sobie i od razu zajrzałbym na przykład dwie, czy ile tam. Aha, to były przeszkody. No ok. Nie wiem, kto to ustawiał, ale był totalnym baranem. Nie żebym oceniała, czy coś. Oczywiście Ruda nie umie tego wszystkiego przyjechać normalnie. Chyba tam na ile to jest centymetrów. Metr 10, metr 20, metr 30. Także nie umiem oceniać na oko, przykro mi. Myślę, że metr 20. Myślałam, jest 30. Aha! Dobra. Będzie punkt karny za nie przeskoczenie płotu, ale płotu się nie skacze przecież. Dostałam chrypki, super. Już mam 99 punktów karnych, więc nie będę mieć. Może to i dobrze. Więc z moją umiejętnością to wiem, że byłabym w stanie nabić ich o wiele, wiele więcej. Wow, przeskoczyłam triple bara. Jestem z ciebie dumny. Koń mi nie skoczył. Nie tak, że jestem lamą czy coś. Znaczy ja wiem, że jestem. Wszyscy wiemy, że ja jestem. Ale no. Tutaj, dobra. Już nie widziałam, że kamera kieruje. Chciałam skręcić na prawo. Okej, teraz tu. Bardzo przyjemny tor. Aha, tylko szkoda, że mi koń nie zgadza, co tu się dzieje w ogóle. Nie ogarniam tej gry. O, tutaj pięknie rozwaliłam jakąś przeszkodę. A tutaj nie zaciął kamień. No pozdrawiam, mnie. Ich, szyfy, co tu się dzieje? Jakieś egzocysterny się dzieją. W ogóle nie ogarniam, o co chodzi. To złe i smutne. O, już mi doliczają za czas. Szkoda, że nie mają co. Ha, ha. Dobra. Już chciałam gdzieś skręcać tam. Bardzo dobrze mi poszło. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Przecież to było wręcz epickie. Zobaczmy. No, nie, tego na pewno nie będę leciała. A też fajny tor. O, to jest fajne. Z tego co pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie, ale z tego co pamiętam, to był fajny. A no, jest fajne. Będzie trochę długi. Ale się opłaca. Później znowu spróbuję pojechać jakiś ranked match. O nie, ja tego nie klikam. Nie! No. Skacz. Dobra. Może niekoniecznie tak chciałam, żeby to wyglądało. Ale uznajmy, że chciałam. No. Już chyba wiem, jak nazwać ten odcinek. Egzocysterny.
Wow, ja już skręcam na tamtą przeszkodę. Ja tutaj takie buty, ale przyznajcie, że ktoś miał naprawdę bardzo fajny pomysł na umiejscowienie tego wszystkiego. Oprócz tego, że ta gra trochę zepsuła, bo kiedyś przez przejechanie tak przeszkody pamiętam, że jechałam i nic się nie działo, nie było żadnych punktów karnych. Nie wiem, czemu teraz tak. Może wtedy mieli jakiś błąd, czy coś, i teraz naprawili. Tylko cierpią właśnie na te fajne wyścigi, bo większość tak ma. I teraz bez powodu można załapać punkty karne. Niby nic, bo jakoś to nie odejmuje ci punktów doświadczenia czy coś, ale sam fakt, nie? Że bez powodu macie 99, chciałoby 29. 99 punktów karnych. O, jeszcze nie tą przeszkodę. Konie, koniu, będzie dobrze. Panuje nad sytuacją. Bum, bum. Naprawdę szanuję. Co tu? Co? Naprawdę, ta gra z każdą sekundą zaskakuje mnie coraz bardziej. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jakieś dwa wyścigi może, nie wiem. O, weźmy sobie ten jest fajny. To jest taki chyba skok wysok, z tego co pamiętam. Nie, najlepszy, dobra. Koniu. Lamus, to stoi tu ze mną. Naprawdę bardzo fajny tor. Taki zwykły, a jednak fajny. Czemu ja nie umiem wyjechać na prostą? Bo jestem ruda. Ha, ha. Znaczy nie, że obrażam mój kolor włosów, tylko swój stan umysłu. O to mi bardziej chodziło. Nie pytajcie, co to było, bo nawet mój stan umysłu potrafi tego wyjaśnić. Normalnie gram lepiej, ja wam mogę to przyrzec. Nie wiem, co mi się dzieje. Haps, haps, no, po przeszkodzie ten koń sam skręca, nie wiem, czy widzicie. I fajnie. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden ranked match wziąć. Nie wiem, czy się uda. Fajnie by było. Dobra. Nie uda się, widocznie o tej godzinie nikt nie gra na ranked meczach. No to co? Musimy wyczyścić konia, myślę. Będzie fajnie. Bardzo fajnie będzie. Tak. Tego brudasa trzeba wyczyścić. No. Kiedyś trzeba. No. Tak jest. Tak jest, było i będzie. I tym skończymy ten odcinek, ponieważ no czeka mnie jeszcze przetworzenie tych wszystkich odcinków, znaczy sesja już jest przetworzona, Alicja też, wystarczy to i to wrzucić na YouTube, tylko trzeba jeszcze przetworzyć właśnie to i tytany. Ups, zaspoilerowałam, co będzie? Przepraszam. Także no i 20 minut, bo mi przerwało znowu nagrywanie. O, no konik jest taki fajny, jak mi się cieszy, że była. Tak fajnie właśnie łapę podnosi w ogóle.
W ogóle te animacje tego konia są takie fajne. Strasznie mi się podobają. Dobra, ta gra jest całkiem mrymry i w ogóle. Naprawdę mówię, jeżeli ktoś nie gra, to ja naprawdę serdecznie polecam. To co? Ja pójdę sobie pewnie jeszcze robić wyścigi czy coś a tymczasem ja się z nimi kończę, idę to przetwarzać. I do zobaczenia w ostatnim odcinku z maratonu. Zajo!